Gadaj. Gadaj. Witajcie. 28 odcineczek przed nami z Mudranerka. Oczywiście pandy z nami nie ma, jest tylko Jerek 82 z kanału Jerek 82. Siemanko, siemanko. Proszę bardzo, jak mnie nie ma, jak jestem. No i ten. I brum brum. Jedziemy dalej. Ten bieg. Jedziemy, to jedź, prowadź, ja pojadę do tobą. Halo? Portki ci walo. But się rozpierdzielo. Kierowca autobusu zasilonego CNG się kłania? Chyba haftobusu. No nie, no jeszcze nikt nie wymiotował. Nie jedziesz tym haftobusem na pole wymiotowe? Nie. A ty. To my dobrze jedziemy? No, innej drogi tu nie ma, tu jest tylko jedna droga. Aha. Jedziemy dostarczyć kłody do tartaku numer 1. Wyjechać to wyjedziemy, tylko czy wrócimy? No ja mam pełny bach na razie, prawie już. No ja też, jeszcze. Jeszcze mam, ale pamiętaj, że musimy zrobić jeszcze drogę powrotną, nie? No właśnie. Kurde, ten mój dziad jakoś ledwo lizie. Jakieś te pojazdy są drętwe tutaj, nie? Albo tam, no, albo tak ostatnio. Albo ta mapa jakaś taka jest bardzo wymagająca. No bo nas jest tylko dwóch, jakby nas było trzech czy czterech. No ale te pojazdy nie chcą wcale jechać, no. A gdzie jest WW? Nie ma. Na urlopie dwumiesięcznym. Za co go zamknęli? Za nic, no. Urlop ma. Za niewinność. Urlop ma. Tyle nadgodzin se natrzepał w lato, że teraz ma urlop, no. 2 miesiące. Jak się robiło w lato po 16 godzin, no to teraz się odbiera urlop, nie? Coś tam ci pomóc, czy coś? Nie, no na razie jadę jakoś powoli, się tam turlam. Powoli to powoli, ale jakoś się turlam. W ciągu tej godziny może dwa tartaki ogarniemy. Nie, mów hop, dopóki nie przeskoczysz. Już się wywaliłem tyle razy na tych trzech odcinkach, że ja pierdzielę. Ty, bagno na drodze jest mniejsze niż bagno na poboczu. Jak to możliwe? Bo rozjeżdżone, budko, ciap, ciap. Ale gdzie? Na poboczu właśnie nie rozjeżdżone. Tak jak się na oryginalnych mapach uciekało z drogi, bo na drodze było bardziej rozjeżdżone, tak tutaj, jak zjedziesz z drogi, to masz przerąbane. No to droga była utwardzona najwidoczniej. No. Zapraszamy na kanał Lampel. No do Andrzeja z poznańskiego kanału. No, też. Yeah. Dobra, ja nie mam czasu, na czerwonym. I na Twitcha, na Bender czerwony. Przejechałeś na czerwonym, kij tam z tym. Wszystkie linki oczywiście macie w opisie. 3000 na ten... Jedź, kurde! Jedź, kurde! Suka bliat, aż mi zaskrzetało w skrzyni. Jasny gwint. No i teraz przyblokowałeś mnie i teraz widzisz, teraz ja będę wisiał. Jedź, nie czekaj na mnie, jedź. Jak mam jechać, jak bez ciebie nie dojadę? Jest bagno, je butwa i noga. Uważaj tutaj na środku. Na środku jest bagno? Trzymaj się. Ten prawa strona ci wyjdzie w błoto zaraz. Ja pojadę lewą stroną. Masz chyba większe koła ode mnie. Albo masz bardziej napompowane. Trochę. Może być. Dobra. Załączyłem plusa, a już se pojeździłem na plusie. Jest takie bajoro. Ja pierdziele, wyjechał mi na skrzyżowaniu. No ty jeździsz, nie umiesz. Agresywny jesteś, no. W ogóle jestem kierowcą autobusu. Znaczy nie obrażam żadnych kierowców autobusu, tylko po prostu tak wcieliłem się w takiego Janusza dzisiaj autobusów. To przestały
To przez cały tydzień autobusem jeździłeś, kurde blade. No. I dalej jeździ, nie? Jeszcze ciągle ta sama linia jest, nie? Tak. No nie, właśnie inna linia ciągle. Ja już prawie dojechałem, nie? No ja jestem za tobą, prawie. Co, pan opłacało się tą grę co? Kupić? Stary, no wydałem całe 4,30, więc... To na grubo. Aha! To mówisz, za takie pieniądze to nawet mówisz, jakby miało być do dupy to. No to nie żal, dokładnie. Znaczy, no, mieszane uczucia troszeczkę, nie? Mogłaby być lepsza, tak? No, brakuje tu paru rzeczy, nie? Jezus, mi rzuciła kasa. No, na przykład darmowych przejazdów na wszystkich świętych, nie? Tak. Bo panda łazi po autobusie i bilecie do kontroli kuźwa w pierwszy dzień świąt. Tak. No chyba się tym nie zmieścisz tam. Ja nie zmieszczę się? Chłopie, o czym ty mówisz? O, aż dziwne, wszyscy mają bilety. Już cię znają. Twój pojazd nie przewozi żadnego ładunku. Nie? Dlaczego nie? Jeszcze nie. Zahaczyłeś mnie tą nogą. Dobra, olej nogi. Czekaj, kurde, drzewo jakieś zaczepiłem. Pytanie za 100 milionów punktów. Czy Leksyk zobaczy kłodę? A te już tutaj widzę. To masz ile? 7, tak? To tu 7 widzę. Ty! Houston, mamy problem. Jasny taki gwint. Barierka ci przeszkadza. Barierka mi przeszkadza, no. Suka bliat. Co za gówno. Nie mogę obniżyć tego. To weź tak się nagnij trochę. No nie mogę, no. Ty, we wcześniejszych było lepiej, bo można było... Teraz ten dyszel sam się wyciąga, nie? A wcześniej było to, że mogłeś jeszcze sobie wyciągnąć samemu ten dyszel. Oj, no... I piątkę... I prawie. Nie, no dobra, no jaja, to są jaja. Jakie szybkie złożenie tutaj w konstrukcjonie. No jak? To są jaja, dobra, to zrobimy inaczej w takim oto wypadku. Trzeba zrobić tak, pyk. No tu jest taki minus tych amerykańskich, nie? Że te burty mają. To nic. A czy te burty są spoko, tylko że... Są spoko do pewnego momentu. No właśnie. To nic, zrobimy inaczej. Skoro nie można tak, to zrobimy inaczej. To ty mnie ładuj. Ej, ty jakieś piciu załatwi, czy coś, siku jakiś zrobię w międzyczasie. Co zrobisz? Kupę? Siku. Kupę? Siku zrobię. No załadujesz mnie zajem. I w osobówkę, boom. No to lepiej z pandą w autobusie nie jeździć. Coś ci podjechać, czy coś? Na razie. O, żeś nie złapał. O, tyle tej jawy. Ogólnie rzecz biorąc, ta gra ma mały defekt, w sensie trochę optymalizacja kiśnie. Ewentualnie może być też problem z tym. Z czym? Nie z czym, tylko mocz oddajmy. No nie masz skilla. Tak. Nie, tu chodzi o bardziej o... Problem z optimization. Chyba, że mój dysk znowu się kłania do śmierci klinicznej. To jest ZW. Ty, ale elektryk, ty musisz stój. Odjedź trochę do przodu. Bo ja nie widzę twojej przyczepki. O. No. I teraz? Teraz już lepiej. No. Tylko, że ja dalej nie mogę wyciągnąć, ale to nic. A daleko jesteś. Dobra, nieważne. Don't worry, be happy.
Robimy to inaczej, czekaj. To idź sobie, zrób tam siko, ja to wyciągnę sobie, podjadę, przeładuję. Don't worry, będzie dobrze. Oj, coś tam, żebym dupnął. Co żeś znowu dupnął? Co żeś znowu narobił? Powiedz ty mi. Co żeś zepsuł? Mamy czas, zabierzemy śmieci. Tak, posprzątaj, bo jak tu jeździsz w brudnym autobusie? No jednak ktoś kubki ze Starbucksa zostawia. Nie wiesz co... A pana coś sprawdzaliśmy? No nie, nie wiesz co z nimi zrobić? Od razu, wal mandaty. Jestem. Nie wiem, czy... Jakbym wiedział, kto Jerry zostawia te kubki, to by była inna bajka. Mówisz? Aha. No ta jedna jeszcze tak kiepsko trochę jest. Kiepsko, kiepsko, nie? A teraz będzie dobrze? No, może być. Ja. Oj, to elegancko. Ile mi zostało tych kłód? Ta przepycha mi przyczepę. Jebu, twoja noga. Dobra, odjeżdżaj, synu, bo teraz ja muszę się podpiąć tam. Czemu tak? No bo to zostało ile? Trzy kłody, nie? No to tutaj trzeba trzy dać właśnie jeszcze. No to muszę podpiąć chyba przyczepkę, nie? Aha, bo ty nie chcesz mi ładować. A taki cwaniaczek, kurwa. A ja? A będę ładował. Dobra, załadowana. Widziałeś? A, cwaniara. Widziałeś? Teraz muszę tylko oddać. Hej, rozładuj, panie kolego. Dziękujemy, to wszystko. Dostarczono 8 punktów załadunku. Widziałeś? Teraz musimy się, panie kolego, wrócić do... składu drewna. Ej, ale do składu drewna możemy przeciąć na skróty. Patrz, tędyk, tędyk. Czekaj, patrz. Tędyk, na szago, no. Tędyk, tędyk i tędyk, no. Walimy na szago? No to prowadź. No to jadziem. Jak nam paliwa wystarczy, to jedziemy. Nie, może wystarczy. Mówiłeś...
A, tu czekaj, a nie, tu się da wyjechać, tylko o kurde, tu trzeba szeroki łuk wziąć. Bo tu ciasno, panie kolego. Da się, auć, barierka, słupek, płot, kurwa. Panie, tu ciasno. Jakaś ambona, nie? I to ty, na bramie postawili tą ambonę. Co za kurde barany. Siał ambono, to ja się tam za bardzo tak może nie przejmuję, tylko czy mi się zmieści ta przyczepka tutaj między tym a tym. Przejechała. No przejechał, ale tył. Dobra, poszło. Poszło, dobra, walim. Jeden plus i ogień. Ty mówisz, to że tam... w następnej mapie się będę musiał odwdzięczyć, to ty będziesz jeździł ten po drewno, a ja będę jeździł z drewnem. Ty będziesz jeździł po drewno, a ja będę jeździł z drewno, no super. Znaczy tak, że wiesz, że ja będę woził drewno, a ty będziesz rozładowywał, nie? O. Daj trochę gazu może. Nie mogę. Bardzo bym chciał, ale nie mogę. Tędy chcesz jechać, bo kurde, blaszka. A za chwilę będzie nocka zaś. Tam jest jakaś woda, wiesz o tym? Ale my do wody nie jedziemy. A tu jest woda. I to taka na grubo. Nie. A tędy, a to taki masz skrót. O, suka, bliat. To można by się zatankować, jesteśmy przy tym, nie? Przy tym jesteśmy. Przy. Och, już ten mam problem. Z? Z patykami. Ja cię trochę popchnę. No, prawie było. Czekaj, muszę się złapać czegoś mocniejszego. Bo tu gałęzi nawrzucali. Pchaj mnie tak, pchaj. Ku z przodu mi się to chyba nie był dobry pomysł z tym skrótem. O, coś się łamie. A tu jest trochę wody. Tam tyle tej wody, to tam pikuś, tylko gałęzie wchodzą pod te, wiesz o tym. To tą woda, to wodę, to wiesz. Kurde, a mówili, nie, kto drogę skraca, ten do domu nie wraca, nie? Tak mówili? Czy nie? Ktoś tam jest. No to tych patyków to nie żałowali, nie? No raczej. Oja. Dobra, pociągniemy. Tu pociągniemy, tu naciągniemy. No, patyków to nie żałowali. To fakt. Szukaj mocnych patyków. Mocnych drzew. No, widzę, że ty też siedzisz ładnie, co? No. Jasny gwint. Ja, ty, ale jazda. Jazda po całości. Co teraz, Mieczysław? Nie wiem. Co teraz? Trzeba się jakoś szarpać, nie? Ty też leżysz i kwiczysz tak naprawdę, co? No. No. Niestety. Tak, żeś se wybrał. Ty głupi mnie posłuchałeś, no. No właśnie. Ej, to może się do siebie przytulimy, może coś to da. A to nie ten, nie ta kulka. Też nie ta kulka. Gdzie ty masz swoją kulkę jakąś? O, tu jest. No i co? Dało coś to? Nie. Jasny gwint.
Ja to muszę zacząć. Wiem, co ja muszę zrobić. Tu, patrz teraz. Albo i nie, patrz. O! Co? Oj, przepraszam, to nie ten przystanek. Jedziesz do tyłu? No, troszkę się tam udało wyciągnąć. No to najgorzej, że ja siedzę tu przodem gdzieś, ale nie wiem gdzie. Znaczy wiem, gdzie siedzę. Coś mi pod kołami podlazło i dlatego. Może się trochę przesunę, jedź. Mówisz? Aha, już się drzewo urwało, to już nie pojedziesz. Nie, mi coś tu pod kołami siedzi, dlatego ja nie mogę wyjechać. Że mi tu pod kołami nic nie siedziało, to ja bym się wyszarpał. Z przodu mi coś siedzi pod kołami. A może czekaj, zrobimy inaczej, ja mam pomysł. Pyk, czekaj, bieg tylko se zmienię na wsteczny albo na automat. O, i się tu wyszarpię może, o tak. Parę patyków pozgarniam. Coś się rusza. Panie kolego, coś się rusza. Teraz jeden plus. Kamienie jakieś. Ale se skrót wymyślił. Co za jełop. Ja pierdziele. Ej, ta mapa chyba jednak nie jest do tego, żeby skrótów używać. Coś tak czuję. To chyba autor bardzo mocno przewidział. Bardzo mocno chyba przewidział. No, po to są drogi, żeby drogami jeździć, nie? Słyszałem. Tak mówią, no. A ty i ja trochę ciebie pcham, co? No, jakby tak, trochę czasem coś tego. A to się może kierujemy w prawo, co? Prawo. W prawo byś chciał. Dobra, będzie w prawo ciąg. W prawo, w lewo, w co jak chcesz. Tylko, że to ani w prawo, ani w lewo nie idzie. Od wymyślili ty. Kurde. A prawda będzie to pewnie taka, że my szybciej byśmy dojechali drogą. Takiego mamy gracza, kurwa. Jakiś kiepski nawigator to ten u nas dzisiaj, co? Ja myślałem, żeby jechać trochę inaczej na skróty, no ale tyś tu tak kurwa, tak żeś konkretnie naszego to wybrał, kurwa, teraz. No a jak? A da się niekonkretnie? Ej! Ratuj mnie. Teraz to ratuj. Dobra, postawiłem się. Widzisz, ja to przed sobą ciągnę te... patyka jakiegoś, jakiś patyk tutaj, kurde. Mi się wkręca w koło.
Ale może go wyjedziemy jakoś. Jak nie tak, to tak. Tylko żeby zaraz się nie okazało, że paliwa nam braknie, nie? Coś jakby się ruszyło, op. Tak co pół metra, nie? Co pół metra i zaraz paliwa nie będzie. Ja mam jeszcze pół baku, nie? Trochę więcej. Jeszcze kawałek, aby do drogi. No tak, tylko że na drodze nie ma drzew. Spoko. Tym się nie przejmuj. Ja cię wypchnę, o. Nie, bo tu drzewo mam, brzozę mam przed sobą, to nie. Nie, to nie będę cię pchał, dobra. Zobacz ile tu patyków urozwalonych, chłopie. Ja akurat na drzewo, żem się w dupce, nie? To znowu mam chyba jakieś patyki pod sobą. Jasny gwint. Kto wymyślił tu trasę, no? Co za dury. Nie wiem, napiszcie w komentarzu. Co za dury normalnie. Nie, nie, ja już więcej z nim nie gram, ty. Chłopie, ja nie będę tracił pół dnia po to, żeby się bagnie tu taplać, nie? Gracie bez modów, czy z modami? Bez chyba. Mogą przeczytać opis mapy, bo czasami zalecają dane pojazdy. Nie, tu jest... Które są stricte dostosowane do danego nie. terenu. Uuu, patrz jak ten poleciał, ty. Nie masz za naprawy trochę? Nie, mam. A co z 600 na 600? Nie, 400 na 500. Jasny gwint. Dobra, łap się, może cię pociągamy trochę jakoś. Co? Nic? Nie leci? No zaprzesz trasę o drzewo i teraz ciągnij. Silnik zgasło. Jak cię puszczę, to się położysz, nie? Uszkodzenia łapie, kurwa. Bo jestem w tym, jestem we wodzie, mam kabinę. A ja ciebie złapałem, czy nie? Złapałeś mnie. Znaczy teraz już nie wiem. Nie, puściłeś mnie. Znaczy ja się puściłem. O, teraz, o. Chłopie, my stąd do jutra nie wyjedziemy chyba. Ole, jasny grzyb. Dobra, jadę po pomoc ratunkową. Trzymaj się, będziemy się tam szarpać zaraz. No ja tu się nie ruszam. Naprawy weź trochę. Nie mam naprawy. To ciulatu. Ja mam naprawę. Tak naprawdę to mi mało paliwa zostało.
No, jadę w takim razie z cysterną. No to jedź, zanim ja dojadę tutaj, żeby nas powyciągnąć, to ty może gdzieś z cysterną, nie? Dojedziesz. No mogę się założyć, żebym, gdybyśmy pojechali naokoło, to już byśmy może dojeżdżali. Pewnie tak by było. Zamiast na skróty, to trzeba było wybrać normalnie autostradę. I jechać autostradą. Masakra. Amatorzy, to jest czysta amatorka, nie? Amatorzy, czekaj, gdzie ja mam tu dojechać? Gdzie my to wszyscy tu? Aha, amatorka jak się patrzy. A, bo tędy. Chociaż nie wiem, czy nie jechać do warsztatu, najpierw po paliwo. No jadę, nie bój się, z paliwem. Do warsztatu? Mhm. A, no to git malina. To jak ty jedziesz tego z paliwem, to elegancko, to ja tu ciężkie działo wyciągnę. Znaczy to ja może wezmę narzędzie koszyk, tam bym wziął trochę paliwa, trochę naprawy bym wziął. No to weź no. Tam nam dużo paliwa, to tak nie trzeba tak naprawdę, nie? No nie, no tam z 400 litrów, 300. O, ale ty, ale patyków to nie żałował tutaj na trasie, nie? No to się zgodzę. Co jak co, ale tego nie żałował. To wszystko przez te patyki. No. Znaczy, myślałem, że powiesz wszystko przez pandę, ale chyba usłyszałeś, że wróciłem. Ale to, no ale panda, to tego już nie mówimy, bo to wszyscy o tym wiedzą już, nie? No, no jest to, to jest, wiesz, no. To już jest normalne, nie? Ja wam dam, kurde. To jest taka oczywistość, jakbyś jadł na Wigilię. Chociaż akurat karpę nie jem, ale... Ale, tradycja jest. Rybka jest, lubi pływać. Rybka lubi pływać, no. Ty, coś moje ciężkie działo nie chce działać. Co to znaczy działo, wielkie działo? A ty co, a czym tam jesteś? Żabą moją. Aha. Ja bym się musiał naprawić, bo to kurde, a jest dzień, to my jesteśmy uratowani. Tak bym nie powiedział, że jesteśmy uratowani, bo chłopie, na razie ja tu swojego tego trupka nie dam rady wyciągnąć, nie? Narzędzie koszyk, to biorę narzędzie koszyk w takim razie. Ale te skręty w tym K700 to można poprawić, kuźwa mać, przecież to trzeba mieć okrąg, kuźwa, z 50 metrów. Trzyma się ramy, ja już tam mam naprawę i mam paliwo z koszykiem jadę. Jest dzionek, mam do ciebie 250 metrów. Okej, okay, dobra, ja muszę się tym tyłem podstawić, bo jak ja jadę do tyłu, to i on jedzie do tyłu. Ale wschody słońca tu są fajne. Ale takie bardzo mocne, nie? Takie trochę rozjaśnione te słońce. Nawet w sumie nie wiadomo, gdzie ono jest.
Takie oczujemne. Słyszysz mnie? Nie. To 40 metrów. Kurde. I nawet moja żaba sobie nie radzi. Jak to jest? Aha, tylko żeby ja zatankować, a to już... Już my są tam przy samej drodze praktycznie, nie? No. Tutaj już tutaj widać ten słoneczko. Jakby panda był ze swoimi pojazdami, kurde, bez oszukiwstwa oczywiście. O, już cię widzę. Czy ty to chcesz powiedzieć, że ja w Skintaire Madranerze oszukuję? No coś ty. Strach by mi nie pozwolił. Zaatakować czy coś? No, najlepiej to tamtego co ciągnę właśnie. O. O, chłopie. Teraz damy mu, niech gazuje. To się przesiądź, to się zatankuje. Czekaj, wyciągnę go, bo już jestem na dobrej drodze. No, jestem na dobrej drodze już. To mnie postawisz, nie? No. Elegancko. Ja tu nie mogę silnika włączyć, bo kabina jest we wodzie i mi niższy pojazd. Aha. Kabina nie jest w wodzie. Okej. Teraz... Tak. Może jak ty wyjdziesz mój pojazd, to potem silnika urwie. Czekaj, to drzewo. Za daleko jestem, tak? Przez mój pojazd jesteś. Przez... Aaaa. Muszę kamazem, muszę tym odjechać, tym K700. No, to gdzieś trochę, no. O. Jaką to ma siłę, ja pierdzielę. Czemu ty cofasz? Czemu cofam? Czekaj, bo próbuję zrobić sztuczkę magiczkę. To jest drzewo. Tu. Ty tak mnie się... zaboczek wyciłeś teraz. No, ale to nie zda egzaminu chyba. To chyba nie zda egzaminu, trzeba wyjechać stąd. Oho. Ugrzęzlimy. Ema, co będziemy szarpać, kurde. O, no. A bo ty, kurnia, dasz rady skręcić, nie? Czekaj, załączę silnik, uwaga. Jak cię puszczę, to będziesz leżał? No raczej. Woda niższy pojazd, ja pierdolę. Łap teraz się do tego. A spróbuj na wstecznym do tyłu jechać, ja cię będę trzymał. No to da się inaczej na wstecznym jechać, nie do tyłu? No.
To nie wiedziałaś o tym? I co? Niciwo, panie. Nie lizie. A weźmiesz turchni trochę. O dobra, dobra, stawiam się. Chyba się postawiłem. Tu przez drzewo teraz będę się blokował tymi widłami o drzewo. Przyczepka zaraz się złamie w drzewie, to będzie źle. Bo się przyczepka zablokuje zaraz między konarami. Zaraz złapiemy i przyczepkę, tą twory. Chyba że ja ją przeciągnę na drugą stronę. No albo tutaj. Złapił za drzewo się i przeciągnie się za... no o. Teraz mnie wyszarby. Tylko tu są jakieś łęzie. Na drugą stronę koła skręć. Dlaczego ty... To jest pełno gałęzi. Pełno gałęzi. To czekaj, to cię wyciągniemy inaczej. Złapiemy cię tak i będziemy szarpać cię teraz. Tu też są gałęzie. O! No, chyba się prze... Chyba się udało. Czy nie blokujesz na czymś? Nie wiem, no tutaj jest ta gałąź przede mną jeszcze i tam jest pod autem też są gałęzie. O, coś tam się zmiażdżyło. Czekaj, a zaraz zobaczymy, czy mogę cię złapać gdzieś za coś innego. Nie mogę cię złapać. Za boczek albo za dupkę. Za boczek albo za dupkę. Może i bym mógł, tylko musiałbym się przestawić inaczej. Na to drzewo złapałem, ty. Nie mogę. No. Nie mogę ci za nic innego złapać. No co i to teraz? Alo, pojechałeś w dupę. No ty... no. No chytaj się. O kurwa, pokrzyczam za... Stoisz. Ja, co żaba, to żaba, nie? Kurwa. Żaba i ryby. Żaba i ryby, dobra, czekaj, ja muszę się tu jakoś odstawić tą żabę. Najlepiej gdzieś tam z tyłu, na boczek, bo ja muszę zakręcić tamtym i zostawiam tego dziadygę. W razie czego. Tego nie tankuj mi, tamtego mi trzeba zatankować. Ten niech sobie... To dawaj. Ten niech sobie tam... Tego mi trzeba bardziej tankować, o. O. Więcej nie ma. Ale przy składzie drewna też mamy paliwo. Tam też mam tysiaka, więc spoko. No to może starczy. No i jeszcze chłopie, mam tam na północy. Prawie godzina czasu, a my dopiero się wygrzebaliśmy z tego, nie? No nie? Masakra, co? Ale mam tu również 6900 metrów na tym. Do czego? Przejechane na tym pojeździe tutaj. A ja 6260. Coś tam ci tam glebę zaliczył. Tam, nie, to jest takie magiczne, nowoczesne nawracanie, nie? Aha.
Jak nie możesz zakręcić, to połóż ją na boku, żeby ją później przeciągnąć. No. No i dobra, jedziemy. Kurczaki. Ja pierdzielę, prawie godzinę czasu. Głupi skrót, nie? Nie, nie. To skróty, nie, no, skróty są złe. 45 minut. No troszkę więcej. Skróty są złe. Pamiętajcie, kto drogę skraca, ten do domu nie wraca. Lepiej jechać naokoło. I na dobrą sprawę byśmy już byli na miejscu. Już byśmy załadowali, jechali do tartaku. No, też tak naprawdę nie wiadomo, nie? Ale... No, ale mogłoby tak już być. Jest takie fajne błotko na tej ścieżce, nie? O, ja tam jadę z kabiny. Ciekawie. Ja tam jadę na plus jeden jadę. A już możesz plus jeden wcisnąć? No, już tam, od tego. Jadę, jak się zaczęła ta ścieżka, to zacząłem jechać. Jest jakieś w prawo coś, ale to mamy chyba tyle prosto jechać, nie? Prosto, cały czas, no. W prawo nie jedź, bo jak w prawo pojedziesz, chociaż tutaj w prawo można przejechać chyba do jednego z tartaków. Aha. Ale nie będę się... O! Jo! jak to pięknie wyglądało! Trochę mnie zniosło mnie trochę, nie? No trochę. Trochę. A to było piękne. O! I patrzy tylko... Uhu. 1 plus i 15 litrów spalania. Jedź sobie ze środka. Tutaj na tej drodze fajnie się ze środka jedzie. O kurwa, no! Na pewno. Fotkę cyknę, właśnie chciałem fotkę cyknąć z lusterka i mnie kurwa zaś mnie zdjęło, nie? Ja. Kurwa, ty masz pomysły na takiej ścieżce wąskiej? Ej, ja jadę cały czas ze środka, o co ci chodzi? No. A zobaczysz sobie. Mi się to podoba właśnie, no to właśnie tu jest lepiej, bo widzisz środek ścieżki i tyle, a nie... No. No. Ja pan, no nie wierzy mi, no to zobaczysz, no. Dobra. Ja się tam tutaj... Sprawy muchy będzie wiosna. No to zobaczysz, no. Prosto cały czas. To zobaczysz, obejrzysz sobie film, to 300 metrów zostało nam. No ze środka jest fajnie. Żeby działały tu lusterka, to bym cały czas jeździł ze środka. To BTS-ie ten. Działałem lusterka, działałem, jest fajnie w BTS-ie. Nie no, bo na plus już tu dali to, że można wychylać się przez okno, to już jest wielki plus, to już mi się bardzo podoba. Ale jeszcze jakby lusterka to zrobili, to kurde bajka, no chłopie. Patrzysz się w jedno lusterko, nic nie widzisz, patrzysz się w drugie lusterko, nic nie widzisz. No. Ale nie, jakby zrobili... DLC kupić lusterko. No chyba. Za 50 zł, kurwa. Ej, jakby dodali, kurde, działające lusterka tutaj, to może i bym kupił. Ja już tam swoją cysternę widzę w oddali, więc będę mógł zatankować później. O, silnik mi zgasł. Prawie. Dlaczego? No bo włączyłem 1 plus i chciałem przycisnąć tak szybko, a to się tak szybko nie da. No nie? Możesz sobie R nacisnąć i masz zmianę biegu szybszą. Musisz klikać myszką cały czas. R? Jak R? I co? I co później? No i potem ruchem myszki sobie zmieniasz. Bo ty zawsze klikasz na ten drążek i to zajmie dużo czasu. A ja naciskam R, nie wiem czy tam masz też R, mam, ale... Mam, no. Tylko myszką kierujesz, to miałem, no.
Już ci to miałem mówić 60 odcinków temu. Że jak niecisz R, to możesz sobie ruchem myszki potem... No tak, ale jak za daleko myszką wyjedziesz, to już nie możesz nic zrobić, nie? Jak? To tak samo jak... Ej, to tak samo jak raz klikniesz na drążek zmiany biegów, tylko raz klikniesz lewym przyciskiem myszy i też ci się tak jakby to podświetla i też później robisz, ale jak wyjedziesz na przykład... Kurde, jak wyjedziesz na przykład za mocno myszką, za duży ruch zrobisz, no to już jest wtedy dupa blada. Aha. Ale wystarczy, raz myszką klikniesz i tak samo, jest tak jakby powiększone i możesz sobie zmieniać bieg. Ale wtedy już kamery nie odwrócisz, nie? O, kamery nie. No ze środka jak jedziesz, no to jest tam dobre, tylko szkoda, że nie można na przykład, nie wiem, strzałkami jakoś przestawiać, nie? No. Kurde, to na jeden plus po tym bocie nie chce jechać. Widzę cię jak ładujesz. Fajnie nawet wygląda. Miałem 3 kłody, bo sobie załadowałem 3 kłody, ale mi spadły z żurawia, nie? Bo już bym miał 3 kłody załadowane. No, byś miał, ale niestety nie masz. A sobie powstrykam trochę zdjęciów. No czekaj, to ja tu naokoło. Czemu ja tak jadę? Dobra, bo to nie ta kamera. To muszę tu tak naokoło. A, tylko dupa, bo znowu mam te dziadowskie TT. Z jednej strony dobrze, bo że te burty są, a z drugiej strony niedobrze, bo te burty przeszkadzają w załadunku. Ale nic. I potem w rozładunku. W rozładunku, no. No bo kurde ty, w porównaniu, patrz, w porównaniu ta przyczepka, w porównaniu do tego pojazdu, no to kurde, ten pojazd to jest miniaturka, bym powiedział. No. No i git Malena, no to jedziemy, ty już załadowany jesteś? Mm? Kurde, szybko. Dam ci jeszcze paliwa trochę. Szybko widzę, kurde. No dziękuję. Paliwo zawsze na propsie. Teraz tak, posterunki odstępowe się zamknęły. Jak będziemy tutaj jechać wzdłuż granicy zachodniej, to tu mam B6A, tu mam 500 litrów paliwa, więc możemy się zatankować. Tu jest skrzyżowanko. To w sumie tutaj... Aha, bo tu jest takie coś. A, i tu jest ten most nieszczęsny, aha. A tam jest potem następny most. Mhm. Tu jest też most. No, jest mostów pełno. Szkoda, że to nie jest jakoś tak lepiej narysowane takie te mosty, tylko taka jakaś taka bryła ziemi. Ale tu może by się przez te krzaki dał jakoś przejechać. A, ta, przez krzaki. Ty już teraz przejeżdżałeś przez krzaki. Jak było? No, kulturalnie. Godzina w dupie, nie? Ciekawie było, jednym słowem, nie?
Ale jakby tu przy tym traktorku tu skręcił w prawo, jechał tą drogą przez most i tu zaraz jest tartak, nie? Nie wiem. Nie powiem ci, bo nie wiem. Bo tu jest posterunek. Chyba, żeby się tu przez te krzoki przebił, przez tą łąkę. Aha, tylko tu zaś też są mosty, kurwa. Właśnie o to chodzi, że tutaj są wszędzie mosty, nie? To by trzeba było jakoś tak... By się trzeba było tak naprawdę cofnąć. I tutaj przejechać po tych mostach do tego tartaku, nie? Cyk, 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 cyk. Musielibyśmy się cofnąć tą ścieżką, co my tu jechali i potem tam taką ścieżką przejechać przez tą rzeczkę. I tutaj myku, myku na patyku. Ty, jak wymyślił ty. Kurde, ty ładowanie mi teraz nie idzie. Co za szlak, no. To ile ty kud ładujesz tam? No, ile? Dużo. Trochę więcej tam możesz wziąć jakiś zapas, nie? Ale to też nie ładuj do pełna. Ho! No, 12 mówiliśmy, nie? Aha, 12. Bym ci pomógł, ale musiałbyś się podczepić. A, bo nie widzisz tego, tak? No. Jasne gwinty, no nie wierzę. O ja. To taki burdello jest, ja coś ty zrobił. Jeszcze nie wiem, co ja zrobiłem tak naprawdę. Nie wiem, tak jak wtedy mi szło ładnie, elegancja, tak teraz kurde, same dziadostwa. Starzejesz się. Może być, ty. No chyba. Może być, że się starzeje. One ticket, please. Powiedz, pani senior. Powiedz, że pojedynczych nie sprzedajesz. Że jak chcę, to bierzesz cały miesiąc, albo nie jedziesz nie, wcale. Tydzień wzięło. O, dobra, jedno wpadło, ale czy to mi to działa? O, tu głęboko, ja pierdolę. Ty rekę odkrył głęboko, ty. Jakbyś nie wiedział, że tu głęboko jest. Jebut fajnoga! Nie wiem, ile tych kłód wziąłem. 3, 4, 5. Dobra, będę po dwie ładował, bo to bez sensu jest, żebym się męczył. 5. Ile mam? 12 wziąć, tak? No bo ten K700 nie potrafi skręcać, to nie moja wina, że jadę po wodzie, no. Nie, no oczywiście, to wszystkich wina, tylko nie twoja. To wszystkich wina, tylko nie twoja. Kurde. 7 będzie. Podnieś się do góry, dziadu. Jezu święty. Tu mi się przyczepka zanurzyła, nie? Jak to się przyczepkę zanurzy? Ty, paliwo kurde. Nam się jeszcze przyda z tym, z naprawą, czy coś? Pewnie tak. To wszystko elektryk przez ciebie. Powiedziałeś, żeby nie używać podpór i teraz ja się z tym męczę, bo mi ty auto mnie buja. Ja nie używam podpór w ogóle, po co? No bo jak ty trzy kłody ładujesz, no to nie, no to wiadomo, no po co. Ja nie mam trzech. 7, nie, no to masz 4 razy więcej, no. Dobra, mam. 4 razy po 3. Ten K700 to jest złom jednak, ale 3,5 km nim przejechałem, nie? Jeszcze się może okazać, że jeszcze więcej nim przejadę, jak będzie potrzebna pomoc, jakieś paliwo, naprawa czy coś, to... No na pewno będzie potrzebna, co ty myślisz, że nie?
Na pewno będzie potrzebne. Nie licz na to, że nie będzie potrzebne. No co za dziady. Godzinę to mamy teraz chyba nagrania. Równo. Dokładnie żeś to wyliczył. Dokładnie. 7 miałem. Siedem, dziewięć. To ty tam zaznaczaj trasę, patrz jak tam jechać mamy. No ja się w warsztacie uzupełnię i możemy jechać. W teorii możemy jechać, bo ja jeszcze nie załadowany, nie? Ja jeszcze się ładuję. Mamy akurat nockę. To ty w ogóle nie spaliłeś paliwa przy tym załadunku. Jak nie? No 330 no? Cały czas. No? Oszukistwo to jest. Trochę. No bo to silnik działa na innym paliwie, nie? Aha, na słonecznym. Tak, no. Ty nie wiedziałaś o tym? Nie. A, wiesz. Słyszę. No to już teraz wiesz, no. Jedno? Jak to jedno? Chcę dwie brać, a nie jedno. O. Tylko nie wiem ile mam teraz. 7. Teraz chyba... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 mam. No to chyba byłoby na wszystko, nie? Jak pan myślisz? Nie wiem, zobaczymy. Mamy dwa tartaki. Potrzebujemy 12 punktów, tak? Nie, ty... czekaj, 12. No 12, no. Z tym, że ja 3 już mam. Raz, dwa, czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13. No ja mam 13, to chyba starczy, co? No starczy. No właśnie. To ja mam 13 i starczy. Kurde, czekaj, bo ja z podporami jadę, ty. Co za jeło. Haliera. Podpory w ziemi. Czy naprawa będzie nam potrzebna? Dobre pytanie. Chyba nie. To co, którędy jedziemy? Tędy jedziemy no prosto. O, tu mam zaznaczony taki pineskę, ma, widzisz ją? No widzę, no. Ale to chcesz tędy wracać się? I tutaj przez rzekę na północ i tą taką jaśniejszą, takim jaśniejszym zielonym, taką serpentyną ścieżką i potem w pionie na północ po tych mostach, pod mostem do tej trójki byśmy dojechali. Do... Nie wiem, czy to jest dobra opcja, ale chyba najkrótsza z tych wszystkich możliwych. Trójki. A do szóstki, no to potem już... To już na asfalt musimy jechać. Czekaj, bo tu jest most, tak, tu jest nie, most, no to tu jest góra. Jechać tą ścieżką. No dobra, to jedziemy do trójki najpierw, nie? A, no, a później, a nie, tam nie dojedziesz tą ścieżką, bo później masz most i ten most jest... no to naokoło, no tak, tędyk, tędyk. No tu po tym moście jedziesz. No, później tędyk, tędyk i tam tędyk... Tędyk, tędyk, tędyk. I tam, ty, a tam może da się z góry zjechać. Ale ja bym nie ryzykował, byśmy wrócili do torów, do asfaltu, nie? Chyba, no, zobaczymy. Do torów, do asfaltu i byśmy się tu próbowali... Czekaj, gdzie jest ta szóstka? Kurde. Tu, no. Tu do asfaltu i tu tędy byśmy się przedzierali przez te dziury wtedy, bo tu jest kawałek drogi, nie? No dobra, no to jedziemy do trójki, nie? Prawie kilometr tu jest, tylko trzeba się nawrócić.
No to się nawrócimy i dojedziemy, moi drodzy. Znaczy my sobie co? Kończymy już powoli, nie? My kończymy i dojedziemy. Gdzieś dojedziemy, kawałek dojedziemy i spotkamy się gdzieś na miejscu, nie? Albo przy rzece. Żeby was nie męczyć nocnym jeżdżeniem, bo to nocne jeżdżenie jest takie trochę do dupy, nie? No troszkę, ale to masz też swój urok, nie? No, z jednej strony tak, no, ale z drugiej strony słabo widać. Byś jechał cały czas w dzień, to by ci się nudziło, nie? Wszystko byś widział, wszystko wiesz. A tak jest nocka, to... Mógłby ten dzień być na przykład trochę dłuższy, zamiast minuty na godzinę, no to na przykład 2 minuty na godzinę, to wtedy byłoby to trochę bardziej rozciągnięte w czasie, więc... No. Ale też by była dłuższa noc wtedy, nie? No w sumie... Tak źle i tak niedobrze. Jakby nie patrzeć, nie? Ale to nic, my sobie podjedziemy kawałek do przodu i jak kręcimy na nowe drogi, to się widzimy po raz kolejny, czyli już za tydzień, moi drodzy. A tymczasem żegnamy się z wami, życzę wam miłej niedzieli i pysznego obiadku. Trzymajcie się, do zobaczenia, na razie, hej, hej! Bajo, bajo!